ale nas interesuje ten skok, który będziemy oglądać za moment, bowiem na belce startowej Jurij Tepesz, oto przed momentem Miran Tepesz, ojciec, który za moment powinien zapalić zielone światło, już tak się stało, no i Jurij Tepesz w pierwszej serii 201 metrów. 103,3 prędkość. Ładnie ułożony, oj, będzie daleko, będzie daleki skok, pięknie, znakomicie skacze Jurij Tepesz podczas tego weekendu, naprawdę wielkie brawa dla tego zawodnika. Lubi duże skocznie, lubi przedni wiatr i wtedy rzeczywiście go niesie, jest szczupły, jest wysoki, ma 216. Jak robi wszystko prawidłowo, to się kończy właśnie długimi skokami. No i odjadą nam troszeczkę Słoweńcy. Ja wspominałem, tam Słoweńcy byli na miejscu czwartym. Przed nami będziemy patrzeć jeszcze na skok Niemców, Maksymiliana Myślera, bowiem oni także byli 30 parę punktów przed nami, a więc biorąc pod uwagę wielkość skoczni, punkty, jakie na niej można zdobyć i stracić, byli w naszym zasięgu. W tej chwili Słowenia o 75,2 punktów przed Polską.